Taka była Motorola kiedyś. Jak widzicie, składany smartfon, czyli Motorola wyprzedziła swoje czasy, jeżeli chodzi o trendy, a taka Motorola jest dzisiaj. Jak ten smartfon spisuje się w praktyce? Zobaczymy w tym odcinku. Przyznam się szczerze, że z marką Motorola za dużo styczności w roku 2018 nie miałem, a powiem szczerze, że od mojego ostatniego kontaktu, takiego częstszego z Motorolą, dosyć dużo się z tą marką zadziało. Jak pamiętacie, już dobrych parę lat temu została ona wykupiona przez chińską markę Lenovo, przez chińską firmę Lenovo, no i potem oni wycofali całą markę Motorola i wprowadzili Lenovo Moto. Okazało się, że było to kompletnym nieporozumieniem, ludzie nie chcieli tych smartfonów kupować, więc przywrócono markę Motorola i cały czas jakby centrum rozwojowe, centrum R&D jest właśnie w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o markę Motorola, w Chicago chyba konkretnie. No i co, dotarł do nas model, który kosztuje 1200 zł, Moto G7, jeden z czterech modeli, które zostały zaprezentowane stosunkowo niedawno, w lutym. No i tutaj trzeba przyznać, że Motorola nie wprowadza żadnych telefonów flagowych do Polski, przynajmniej nie na razie. No i właśnie ta seria G, kiedyś G, model G3, G4 i G5 bardzo dobrze się sprzedawały w Polsce, więc dlatego jakby Motorola kontynuuje to skupianie się na tych modelach, powiedzmy, no kiedyś byłyby to modele średniopółkowe, przynajmniej ten, który teraz trzymam w ręku, natomiast teraz cena 1200 zł to jest na dobrą sprawę budżetowy, bo te średniopółkowce potrafią kosztować nawet 2-2,5 tysiąca zł. No ale załóżmy, że ten telefon jest bardziej dostępny dla szerokiej grupy odbiorców, no i to jest właśnie on. Co oferuje? Przejdźmy do rzeczy. W pudełku, oprócz samego telefonu, który już wyjąłem, jest oczywiście jakaś tam dokumentacja, jest przewód USB, ale na szczęście smartfon jest wyposażony w mini jacka, także tutaj nie potrzebujecie żadnej przejściówki do słuchawek i jest też ładowarka. Ładowarka, która pozwala ładować ten smartfon szybko, bo mamy szybkie ładowanie 5V 3A, 9V 2A lub 12V 1,5A. Czyli moc tej ładowarki wynosi 18W, także mamy tutaj szybkie ładowanie. Oczywiście nie najszybsze na rynku, ale jak na smartfon za 1200 zł, szybkie ładowanie, nie w każdym smartfonie z takim budżetem jest to ładowanie. Szybkie oczywiście. Bardzo miły gest od Motorola tutaj nastąpił, mianowicie zobaczcie, wysłali nam telefon, na którym jest moja twarz, właściwie szkic na podstawie zdjęcia mojej twarzy, także bardzo fajny i ciekawy gest. I słuchajcie, ten ekran to jest ekran LCD IPS 6,2 cala o rozdzielczości Full HD Plus w proporcjach 19:9, więc to jest bardzo fajnie. 405 pikseli na całe zagęszczenie, także ekran wysokiej jakości, wysokiej jasności, o dobrych kątach widzenia, bo jest to w końcu matryca IPS, a notabene w ogóle gel skin jest jeszcze w pudełku, o tym zapomniałem wspomnieć, bo miałem go założony na telefonie. I uwaga, to jest ciekawostka, mamy tutaj do czynienia ze szkłem Corning Gorilla Glass 3, który moim zdaniem jest bardzo dobrym szkłem ochronnym. Dlaczego? Dlatego, że jest bardziej odporny na zarysowania niż wersja 4, 5 i 6. Co prawda jest mniej odporny na upadki, ale moim zdaniem odporność na zarysowanie ja bym tutaj priorytetyzował, czyli dla mnie jest to ważniejsze niż odporność na upadki, ponieważ jak smartfon źle spadnie, to tak czy siak się zbije. A jednak te rysy na ekranie, szczególnie te głębokie, od piasku, który mamy w kieszeni chociażby, są mocno zauważalny właśnie w przypadku smartfonów takich flagowych, które mają już właśnie wersję 5 czy w tym roku wersję 6. Jeżeli chodzi o wygląd tego telefonu, to dostaliśmy wersję czarną kolorystyczną. Ona się oczywiście palcuje, nie jest to szkło matowe, tylko błyszczące, natomiast wygląda całkiem ładnie. Konstrukcja niestety nie jest wodoszczelna, jest tylko odporna na zachlapania, także tutaj go całkowicie zamoczyć nie możemy. Mamy podwójny aparat z tyłu, do którego zaraz przejdziemy, natomiast z przodu notch bardzo delikatny w kształcie kropli łzy czy kropli wody. Na dole dosyć gruba dolna ramka, to oczywiście mi się, jak wiecie, nie podoba, ale tutaj w tym budżecie nie możemy oczekiwać za wiele. Telefon dobrze leży w dłoni, natomiast te proporcje 19:9 czy 19,5 już teraz wchodzą w innych smartfonach. Niestety nie mamy aż tak długiego kciuka, żeby tam sięgać wysoko, więc użytkowanie oczywiście, o ile trzymając taki telefon w ręku tej środkowej części ekranu i dolnej części ekranu, to ok, ale jeżeli mamy coś poklikać u góry, to już jest problem. Także, no oczywiście są smartfony jeszcze mniej ergonomiczne, ten nie jest jakiś super nieergonomiczny, ale też ergonomiczny bym go nie nazwał. Jak wiecie, moim zdaniem najbardziej ergonomiczny smartfon to iPhone 10s i oczywiście tam też mamy proporcje rozszerzone, ale nie jest ten smartfon aż tak wydłużony, a poza tym ma też dużo mniej
mniejsze wymiary. No tutaj mamy jednak ekran 6,2 cala, czyli całkiem spory. No a co jeżeli chodzi o wydajność, tutaj Motorola też zapewnia, że pod tym względem jest całkiem dobrze. Jest tutaj procesor Snapdragon 632, czyli no seria 6, oczywiście nie ten najwyższy model, ale coś, co powinno tutaj ze spokojem wystarczyć użytkownikom. Fajnie, że jest to procesor Snapdragona, a nie chociażby MediaTeka, gdzie właśnie te smartfony z MediaTekiem często kuleją, jeżeli chodzi o wydajność. 4 GB RAM-u dopełnia całości, no i oczywiście 64 GB pamięci wewnętrznej, nie 32, ale mamy także naturalnie oczywiście slot dedykowany dla karty microSD do 512 GB. Możemy sobie tę pamięć rozszerzyć. No i jeżeli chodzi o aparaty, to z przodu aparat 8 megapikseli, w tym właśnie w cięciu, w ekranie. Tu też przy aparacie selfie mamy dostępny tryb portretowy. No i z tyłu najważniejsza rzecz, tak na dobrą sprawę, w tym modelu, to co Motorola w ogóle we wszystkich tych swoich modelach bardzo promuje, szczególnie właśnie w G7 i G7 Plusie, jest to podwójny aparat, 12 megapikseli, główny aparat F1 i 8, oczywiście z szybkim autofokusem, i dodatkowy aparat 5 megapikseli F2.2, który jest, czy działa jako czujnik głębi, który pozwala nam robić zdjęcia w trybie portretowym. I tutaj tych trybów w aparacie jest całkiem sporo. Motorola wprowadza kilka ciekawostek. Mamy chociażby tryb super slow motion, zwolnione tempo. Mamy tryb taki, że możemy sobie coś, co w nowej S10 weszło, czyli możemy sobie zrobić zdjęcie jakiejś postaci i wyciąć kolory tła. Czyli na przykład ktoś ma czerwoną koszulkę i tylko ta cała postać z czerwoną koszulką będzie w kolorze, a tło całe będzie czarno-białe. Więc to jest taki dosyć ciekawy tryb. Mamy oczywiście tryb portretowy, gdzie możemy robić zdjęcia z rozmytym tłem. No i w aparacie mamy jeszcze takie funkcje, jak chociażby rozbudowany tryb do nagrywania filmów. Mamy przede wszystkim nagrywanie w 4K, co jak najbardziej trzeba zapisać na plus, a także mamy automatyczne wykrywanie uśmiechu w tym modelu G7. Natomiast w modelu G7 Plus, co ciekawe, mamy także automatyczną korekcję kompozycji, czyli jeżeli ktoś nie umie robić zdjęć, to aparat mu podpowie, jak to zdjęcie zrobić, żeby ta kompozycja była lepsza na zdjęciu. Także to są fajne rzeczy, które Motorola dodaje. Oczywiście warto też wspomnieć o tym samym oprogramowaniu Motoroli poza aparatem, które na przykład pozwala nam chociażby na włączenie latarki poprzez zrobienie takiego cięcia jakby tutaj w ten sposób. Także to wszystko jest, to wszystko zostało już z poprzednich lat. Ale wracając do aparatów, zobaczcie, jakie fotki nam się udało uchwycić za pomocą właśnie tych aparatów zamontowanych w Moto G7. Także podsumowując temat Moto G7, muszę przyznać, że oczywiście pierwsze wrażenie, jakie na mnie zrobił, to bardzo pozytywne. Za 1200 zł dostajemy urządzenie, które ma całkiem dobrą baterię, bo 3000 mAh. To mamy tutaj szybkie ładowanie z ładowarką, która jest w zestawie, a to również przy budżetowych telefonach zawsze nie jest takie oczywiste. Mamy bardzo fajny, duży ekran o dobrych możliwościach, czyli mamy dobry kontrast, mamy także dobrą widoczność słońcu, wysoką jasność, dobre kąty widzenia, to wszystko zapewnia matryca IPS. Dostajecie także taką tapetę od razu tutaj, nie no, to tylko dostałem ja taką tapetę, wy takiej nie dostaniecie, ale możecie sobie taką zrobić i tutaj na smartfonie wyświetlić. No i co? Oczywiście, tak jak mówiłem, smartfon dobrze leży w dłoni, dla mnie troszeczkę za duże, ale wiem, że wy w większości przypadków lubicie te duże smartfony, także jeżeli lubicie smartfony, to G7, duże smartfony, to G7 również tutaj wam w gusta wpasuje. Wydajnościowo oczywiście może nie jest to smartfon flagowy, ale powinien spisać się w codziennych zadaniach. Mamy także czytnik linii papilarnych, szybki czytnik linii papilarnych zamontowany z tyłu w takiej logo, w logo Motoroli jest wyposażony. No i to by było na tyle. No, ja powiem szczerze, że cieszę się, że ten smartfon dostaliśmy. Będziemy także teraz nim się troszeczkę bawić. Będziemy Was także informować o tym, co ten smartfon oferuje, jak działa na naszym Instagramie Technostrefa, także możecie wbić i nas zaobserwować i patrzeć, co tutaj z G7 się dzieje. Natomiast napiszcie w komentarzu, zachęcam Was do tego, co Wy sądzicie o tym smartfonie i w ogóle o
innych smartfonach, które są w cenie do 1200 zł, jaki byście wybrali, na czym Wam najbardziej zależy i co Wam najbardziej imponuje, jeżeli chodzi o Moto G7. Mi się podoba ten aparat, na przykład jeżeli chodzi o tryb ruchomych zdjęć chociażby, czy tryb portretowy, który też działa całkiem dobrze, ten algorytm sobie nieźle radzi potem z tymi zdjęciami. Także to by było na tyle w tym odcinku. Żegnam się z Wami, mówił do Was Szakal. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, pa pa!